zakończonym przed chwilą meetingu Pedroska najlepszą z teczkarek okazała się Anna Rogowska z wynikiem 4,76 metra. Niestety nie udało jej się pokonać poprzeczki na wysokości 4,82 metra. Po pierwszej zrzutce na 4,70 wiedziałam, że stać mi na ten rezultat, dlatego zdecydowałam się, żeby przenieść dwie kolejne próby na 4,76. Udało się skoczyć. Podobnie było na następnej wysokości. Dwie zrzutki na 4,82. Znaczy chciałam już w drugiej próbie przenieść, ale niestety z uwagi na to, że puszono już dla mnie czas, nie było w stanie wziąć tej wysokości. Dzisiejszego występu do udanych nie zaliczy na pewno Monika Pyrek, która z wynikiem 4,5 metra nawet nie znalazła się na podium. W skoku zwyż mężczyzn najlepszy okazał się Rosjanin Iwan Uchow, zaś w pchnięciu kulą Amerykanin Ryan Whiting, który był pod wrażeniem publiczności i zapowiada, że będzie uczestniczył w kolejnych konkursach Pedros Cup w Bydgoszczy. I'm definitely coming next year with my husky team back, hopefully. It'll be a lot of fun. This is my first European victory, so I'm really happy about it.